Hello guys, witam cieplutko z Zembox z tej strony. Słuchajcie, ja tam w ostatnim filmiku przypominałem, że zagramy postęp platynowskich akordów, więc potem ja sprawdziłem swoje, co mam do zaoferowania. Okazało się, że tylko jeden pochód w kilku tonacjach, więc to takie było, wiecie, trochę naciągane, a oczywiście wrócimy do tego. Więc to tam sobie któregoś dnia, ale słuchajcie, to mnie coś przegięło w rokową stronę, jak widzicie. Słuchajcie, to jest dla mnie, to jest aria na strunie G Jana Sebastiana, czyli inaczej mówiąc, to jest Procol Harum, czyli inaczej mówiąc, to jest taki pochód rockowy, pochód zagrany na rockowo, a ma podłoże bardzo, bardzo barokowe. Co ja tutaj grałem? Więc ja tutaj nagrałem kilka ścieżek, jak słyszycie, jest trochę łomotu, są bębny, są gitary, jest bas. Więc wszystkie traki grają podobne rzeczy, więc ja chciałbym omówić przynajmniej to, co grałem tu na żywo, ponad tym On Top of That End. No właśnie, więc słuchajcie, jakbyście chcieli sobie taki ten rockowy zejście zagrać, kadencję taką D-dur najpierw. Ja piórkuję. Uderzam próg czwarty na strunie A, trzymając jednocześnie D. Uderzam tu cis, tym czwartym. I dalej gram D. Ok, czyli jest... Mamy potem hamol, zwykły hamol biorę. Zwalniam strunę piątą w hamol A. Prawda? A pustą, pierwszy palec zabieram z piątej i idę na pierwszy próg, na drugi próg pierwszej. Mamy. Potem ustawiam zwykły G. Potem ustawiam D-dur i kciukiem dociskam fis na strunie szóstej. Ok, potem gram e-mol i A-dur. Mamy, więc zagrajmy powoli. To wszystko, słuchajcie. Popatrzmy przez chwilę na prawą rękę. Przepraszam za wysokie poziomy. A więc prawa ja gram kostką. Więc bas, zawsze bas jest ten, wiecie. A. Bas D. Cis. H. A pusta. Więc to by tak wyglądało dla prawej ręki. Jakieś uwagi mam, więc chciałem podkreślić, że to jest bardzo silny wpływ baroku. Aria na strunie G, to co gramy. Kto to wykorzystał już? Chłopcy z Procol Harum, robiąc, grając Bielszy Odcień Bieli, White Shade of Pale, zamiast... Prawda? Więc to jest to samo. Oni nic nie wymyślili, oni tylko sięgnęli do rzeczy znanych przed kilkuset laty. Słuchajcie, dziękuję ślicznie za wasz czas, pozdrawiam cieplutko. Nie wiem, co następnym razem zagramy, nic nie obiecuję, bo widzicie, jak to ze mną jest. Oczywiście dziękuję ślicznie wszystkim ostatnim subscribers. Take care, guys. Bye bye. See you soon. Zembach was here.